serdecznie, kochani, na kanale Michelangelo Dusze Czystcowe MA. Dzisiaj jest taki szczególny dzień, bo dzisiaj jest Dzień Wszystkich Świętych, więc naprawdę jest bardzo szczególny dzień, bo możemy prosić o wstawiennictwo świętych i święci mogą też, modlą się za dusze czystcowe, pomagają i pomagają nam, żyjącym. Więc naprawdę możemy się modlić za dość przestawiennictwo świętych, oczywiście do Boga, bo Bóg wtedy pomaga, ale jeżeli modlimy się przez świętych, to Bóg wtedy jest miłosierny i pomaga też nam. I to my jesteśmy ogólnie trzema kościołami i święci pomagają duszom czystowym, święci pomagają nam, tu żyjącym na ziemi. My modlimy się za dusze czystcowe, za cierpiących w czystcu, a dusze cierpiące w czystcu są w stanie nam wtedy pomagać. Więc jesteśmy ogólnie trzema kościołami, jesteśmy w stanie wszyscy sobie pomagać, więc serdecznie zapraszam na odcinek 23 nowenny miesiąc dusz czystcowych. Dzisiaj tematem będzie sens życia, więc serdecznie zapraszam i zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kciuka w górę, jeżeli komuś się podoba mój odcinek. Więc serdecznie zapraszam wszystkich na odcinek nowenny Sens Życia. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj będzie taki szczególny odcinek. Jesteśmy na cmentarzu. Ja wiem, że w Polsce są zamknięte cmentarze, dlatego pomodlę się w intencji waszych wszystkich krewnych zmarłych, które leżą na cmentarzu w Polsce, żeby mieli też pomoc od swoich bliźnich, bo ja wszystkich zmarłych traktuję jak swoich bliźnich, swoich krewnych, bo dla mnie wszyscy w przykazaniu drugim mojżeszowym jest kochaj bliźniego jak siebie samego, a zmarli to są też moi bliźni, więc ich tak samo kocham jak osoby żyjące. Naprawdę będę się modlić za te wszystkie dusze cierpiące, które są na wszystkich cmentarzach w Polsce. Zapraszam serdecznie na odcinek. Swojej żony, oczywiście pięknym grobie, piękne kwiaty, bo żona była bardzo dla mnie ważna w moim życiu. Bóg mi dał wszystko w moim życiu, więc naprawdę nie mam na co narzekać. Dlatego jesteśmy na cmentarzu. Oczywiście nie zapomniałem o mojej żonie, nigdy nie zapomnę i cały czas w moim sercu, cały czas się modlę za nią i głębi duszy czuję, że jest w niebie, więc jej orędownictwo też mi dużo pomaga w moim życiu. Zaczynamy nowennę. Nowenna tematem jest sens życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Śmierć członka rodziny, odejście przyjaciela, myśl o naszej własnej śmierci, wszystko to skłania nas do refleksji nad sensem naszego życia. Skąd przychodzę, dokąd idę, kim jestem? To pytania, które stawiamy sobie w różnych chwilach naszego życia. Istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy. Oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Wszystko pochodzi od Boga, i do Boga powraca. Czyli dusza pochodzi od Boga, każdego człowieka, i wraca do Boga. Prawdziwym powodem naszego życia jest to, że żyjemy dla Pana. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.
życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Bogacenie się i gromadzenie dóbr na tej ziemi nie służy niczemu, gdyż nic ze sobą po śmierci nie zabierzemy. Lepiej być bogatym przed Panem i dobrze sobie uświadomić, że nasze czyny mają swe wartości w oczach Boga. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Bóg ma dla nas plan. Pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zostać zbawionym to żyć dla Boga i w Jego obecności. Jezus przez swe słowo i działanie oświeca nas i prowadzi za sobą do Ojca, dając nam swe życie przez Bożego Ducha. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To słowa Chrystusa. Jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Odcięci od Boga z powodu grzechu, który nas oślepia i osłabia, nie możemy dotrzeć do Niego o własnych siłach. Trzeba nam Bożej pomocy, którą objawia się Jego Słowo wcielone w nasze ciało, Jezus. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Tak? Miłowali się wzajemnie. Powinniśmy zatem budować nasze życie w świetle wiary Jezusa, zgłębiać Jego naukę o światłości. Abyśmy chodzili w światłości i kochali się wzajemnie, tak jak On nas umiłował. Pasją Jezusa był Jego Ojciec. Całe Jego życie było dążeniem do Ojca, który wskrzesił Go po śmierci krzyżowej. To dlatego każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Trzeba nam trwać w wierze w Boga, nadziei nieba i w miłości Boga i bliźniego pomimo zmiennych kolei losu i napotkanych trudności, gdyż kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Już tu na ziemi stajemy się uczestnikami nieba, czysta lub piekła. Tak jak wybierzemy, a na końcu mamy zdać Bogu sprawę z otrzymanych od Niego talentów i sposobów, jak ich używaliśmy. Powinniśmy być gotowi stanąć przed Nim oraz czuwać, by zachować żywą wiarę, miłość i nadzieję, gdyż nie znamy dnia ani godziny, kochani, kiedy Bóg wezwie nas do siebie. Pozwólmy, by śmierć kogoś bliskiego obudziła w nas refleksję, kochani, ponieważ i na nas przyjdzie czas. Prośby, by Bóg pełniej oświecał naszą wiarę i obdarzał nas radością z tego, że do Niego zmierzamy. On bowiem jest naszym jedynym i prawdziwym celem i wiecznym szczęściem, dla którego jesteśmy stworzeni. Pozwólmy się przeniknąć w łasce Bożej obecnej w każdych okolicznościach życia. Niech pociągnie nas do Niego, abyśmy żyli w Jego obecności. Szczęśliwi, że tak bardzo jesteśmy kochani.
też dusze czystowe mogły wrócić na ziemię, na pewno żyłyby o wiele lepiej, a my mamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wejść do raju. Następną część nowenny miesiąc dusz czystowych. Zacznijmy przykłady, jaki jest sens życia według objawień, według przykładów dusz czystowych, które przychodziły. Archangela pani Garola, zakonnica z Mediolanu, żywiła godne podziwu nabożeństwo dla dusz czystowych. Wiele się za nie modliła, prosiła innych o modlitwę. Ale prawie nigdy nie modliła się za duszę swego ojca. Godarda, mimo że kochała go, kiedy żył na ziemi. Kilkakrotnie przychodziło jej to do głowy. Ale zaraz zaczynała myśleć o czymś innym, lub o innych duszach. Kiedy w dniu zadusznym modliła się w swoim pokoju, nagle objawił jej się anioł stróż i zaprowadził ją do czyśćca. Tam, w tłumie dusz, rozpoznała duszę swego ojca, zanurzoną w stawie pełnym wody zmieszanej z lodem. Gotthard ledwie zauważył swą córkę, zawołał do niej. Ach, Archangelo, jak mogłeś w nieszczęściu zapomnieć o swym cierpiącym ojcu? Okazuje się, że jesteś pełna miłosierdzia dla obcych. I widziałem już wielu, którzy weszli do nieba dzięki twym modlitwom. Ale dla mnie, któremu tyle zawdzięczasz, nie masz najmniejszego współczucia. Archangela, usłyszawszy te wyrzuty, na które przecież zasłużyła, zalała się łzami i obiecała ojcu, że niezwłocznie uczyni wszystko, o co ją poprosi. Gdy anioł poprowadził ją w inne miejsce, zapytała go, dlaczego Bóg pozwolił, aby nie modliła się za swego ojca. Mimo, że wielokrotnie zamierzało to uczynić. Przypominam sobie nawet pewien poranek, powiedziała, kiedy zaczęłam się za niego modlić. Doświadczałam w duchu wielkiego zachwytu i wydawało mi się, że ofiaruję mu biały chleb. Ale on tylko spojrzał na mnie z pogardą i odmówił przyjęcia. Napełniło mnie to lękiem, czy aby nie został potępiony. Po tym widzeniu więcej już nie myślałam, żeby się za niego modlić. Chociaż wiele wstawiałam się za innymi. Anioł odrzekł, Bóg przyzwolił na to zapomnienie z powodu nikłej gorliwości twego ojca. W staraniach o zbawienie i w praktykowaniu pobożnych uczynków, które niebo mu podpowiadało, Bóg pozwolił, abyś postąpiła wobec niego tak, jak on sam postępował wobec Pana. Zapomnienie za zapomnienie. Takie właśnie było znaczenie tej odmowy chleba, którą zobaczyłaś. Archangela powróciła do siebie,
ale smutek przytłaczał ją tak bardzo, że nie miała ani chwili spokoju. Zdawało się jej ciągle, że słyszy krzyk swego biednego ojca. Wciąż płakała, a potem jeszcze więcej się modliła i pokutowała. I pewnego dnia dusza ojca ukazała się jej pełna chwały i radości. Podziękował córce, a potem wzniósł się do nieba, zostawiając archangele w szczęściu tak wielkim, jak wielka była wcześniej jej udręka. Zapraszam serdecznie na modlitwę. Panie Boże, nauczycieli życia, wiemy, że przychodzimy od Ciebie i do Ciebie powrócimy, ponieważ Ty jesteś źródłem życia, w Tobie żyjemy. Poruszamy się i jesteśmy. Zachowaj w nas wdzięczność za ten niezasłużony dar, który pozwala nam jedynie dzięki Twojej dobroci uczestniczyć w Twoim Królestwie, zachować w nas szacunek dla życia spraw. Byśmy je otaczali troską i rozwijali w każdym z nas, braci i w nas samych. Dziękujemy za wszelkie światło, które nam dałeś, by ukazać rzeczywistość wykraczającą poza to życie na ziemi, podczas którego przez Jezusa objawiasz nam. Do jakiej godności jesteśmy powołani i jakie dziedzictwo jest nam obiecane, gdyż dzięki łasce jesteśmy synami Bożymi i współdziedzicami Twego umiłowanego Syna Jezusa, naszego Zbawiciela. Bądź błogosławiony za zbawienie, które obiecujesz naszym braciom z czyśćca. Przez Twoje miłosierdzie, Panie, dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.